Według mnie tak. Dlatego, że każdy obszar na rynku ma swoje specyficzne uwarunkowania, czy to związane z charakterem usług, ofertą, czy też związane z regulacjami, jak na przykład komunikat KNF w sektorze bankowym. W związku z tym ta specyficzna oferta usług chmurowych zawsze będzie dedykowana pod określony obszar rynku. PKO-Finat korzysta z usług chmurowych już od kilku lat. Natomiast w ubiegłym roku rozpoczęliśmy również świadczenie usług w oparciu o rozwiązania cloud, w szczególności usług dla klientów zewnętrznych. Są to zarówno dedykowane usługi chmurowe, jak i usługa transformacji cyfrowej. PKO Finans, z uwagi na świadczone usługi głównie w obszarze finansowym i inwestycyjnym, funkcjonuje przy wykorzystaniu komunikatu KNF. Jest on stosowany zawsze tam, gdzie jest to wymagane z uwagi na charakter przetwarzanych danych. Z całą pewnością lista lessons learned i dobrych praktyk jest długa i wciąż się rozbudowuje. Myślę, że podstawowym elementem przy wdrażaniu usług chmurowych jest dobrze wykonana analiza potrzeb i środowiska klienta, a następnie dobrze dobrana i zaprojektowana architektura rozwiązania. Należałoby odpowiedzieć bardziej w kontekście nie czy korzystać z rozwiązań chmurowych, ale w jakim stopniu i w jakim zakresie korzystać z rozwiązań chmurowych. Moim zdaniem dobrze dobrana architektura rozwiązania i zrozumienie potrzeb klienta zawsze doprowadzi do optymalnych rozwiązań zaprojektowanych i zaimplementowanych w chmurze.